Witam was bardzo serdecznie. W końcu nastał ten magiczny dzień, kiedy LEGO zaprezentowało nam najnowszego modulara, którego zobaczymy w przyszłym 2022 roku. Pora się przyjrzeć bliżej. 15 lat minęło, od kiedy LEGO wypuściło nam pierwszego modulara w swojej historii. Jednej z moich najbardziej ukochanych serii, które możemy znaleźć w katalogu LEGO. A żeby uczcić tym, jak można na to spojrzeć, bardzo unikatową okoliczność LEGO w tym roku, albo lepiej powiedzieć w przyszłym roku, bo jak na to spojrzeć, 2022 z zapasem wydaje nam nowy unikatowy model. Boutique Hotel. Zestaw katalogowy będzie nas kosztował 899 zł. W jego skład będzie wchodziło 3066 elementów. Poza tym w zestawie będziemy aż 7 minifigurek, więc przyjrzymy się im bliżej. Dwie z nich jest to obsługa hotelu. Pięknie wykonane nadruki na torsach w kolorze zielonym, nóżki również monochromatycznie zielone. Torsy, które mają być wzorowane na różnych uniformach, które są noszone przez obsługę hotelową. Tutaj wygląda to naprawdę bardzo pięknie, daje takiego dodatkowego sznytu do całości, którą mamy i którą tu znajdujemy. Ciekawą figurką, którą znajdujemy akurat w tym zestawie, jest to ten piękny pan w meloniku. Przepięknie wykonany garniturek, pięknie wykonana nadruki na twarzy i ten melonik, który znajdujemy na jego głowie. Genialny design, jaki tutaj dostajemy. Poza całe cztery figurki również są bardzo ładnie wykonane, ale znajdowaliśmy się wcześniej w innych zestawach, choćby z LEGO City, które dostawaliśmy wiele razy. Figurki figurkami, ale pora przyjrzeć się głównemu budynkowi, który tutaj znajdujemy, czyli hotel. Możemy go podzielić na dwie części. Budynek hotelowy oraz galerię sztuki. Sam budynek pobudowany jest na planie trójkątu. Jest to budynek narożny. Zacznijmy od galerii sztuki. Malutka dostawka, którą tutaj dostajemy pod schodami, które wiodą nas do samego hotelu. Ładnie wykonany design z pięknymi wykonanymi dziełami sztuki, które znajdujemy akurat w tym malutkim pomieszczeniu, które znajdujemy pod schodami. Dobrze przemyślany pomysł ze strony LEGO, że dodali nam akurat tutaj takie ładne dodatkowe pomieszczenie do tego hotelu. Sam hotel, jest to budynek trzypoziomowy, parter, pierwsze piętro i drugie piętro, pełen naprawdę bardzo ciekawych i fajnych detali. Parter, na którym znajdujemy recepcję, piękne kolory, brązy, klucze wiszące za kontuarem, obsługa, która obsługuje przybyłych gości, strzał w dziesiątkę. Na pierwszym i drugim piętrze tego hotelu znajdujemy pokoje dla gości. Na pierwszym piętrze jest to pokój zrobiony tak naprawdę z dwóch osobnych pomieszczeń. W jednym pomieszczeniu znajdujemy sypialnię z masą genialnych detali, które mamy tu wykonane. Łóżko, szafa, balkon. Strzał w naprawdę dziesiątkę. W drugim pomieszczeniu mamy tu pokój dzienny, wykonany z masą również ciekawych akcesoriów, które znajdują maszynę do pisania, sofa, przy której odpoczywają nasi bohaterowie po ciężkiej podróży i po ciężkim dniu, który spędzili akurat w LEGO mieście. Najwyższe piętro. Kolejny pokój dla gości, bardzo ładnie wykonana sypialnia z łazienką w bardzo genialnym designie. Te czekoladki, które zostały zostawione na łóżku, dodają takiego fajnego dodatkowego kunsztu i looku do całości akurat tego zestawu. Na dachu budynku znajdujemy świetlik, który ma doświetlać te bardzo ładnie wykonane pomieszczenia. Ale żeby dopełnić tego wszystkiego, jak wyjdziemy po schodkach nad galerią sztuki, znajdujemy tutaj mini bar z pięknie wykonaną palmą. Czy czegoś może w tym hotelu brakować? Cała historia, która jest opowiedziana tutaj, minifigurki, całość pod względem budowy, jest to chyba jeden z najlepszych modularów, które dostawaliśmy od bardzo długiego czasu. Jedna wielka szkoda, czemu tak mało minifigurek jest w tym zestawie LEGO? Jakbyśmy jeszcze dostali za dwie minifigureczki, byłoby to o wiele, wiele, wiele lepiej, było więcej życia w tym wszystkim, ale i tak, jest to naprawdę kawał kunsztownej, dobrze wykonanej roboty, którą każdy LEGO fan z ochotą zakupi do swojej kolekcji. Zbuduje go dość do swojego LEGO miasta i będzie miał ogromną frajdę przy tym, jaka będzie płynęła przy zabawie tym zestawem, budowania go i później eksploracji tego świata, bo tu aż historia kipi z tego na każdym kroku. A co wy myślicie o tym zestawie? Podoba się wam? Chcecie dużo do swojej kolekcji? Piszcie w komentarzach, a jak na razie dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia z tym razem. Na razie!